teraz skład Barcelony, do składu Atletico jeszcze wrócimy. Silesen w bramce z numerem 13, obrona od prawej 20, Sergi Roberto 3, Gerard Piqué 23, Samuel Umtiti 18, Jordi Alba. Przed nimi z numerem 14 Javier Mascherano, z czwórką Ivan Rakitic, z numerem 21 André Gomes. No i w ataku ten skład, ten tercet znają wszyscy kibice na całym świecie. Numer 10 Leo Messi, numer 9 Luis Suarez, numer 11 Neymar. Skład Atletico. Rakitic pozostał, ale na pozycji ofensywnego pomocnika pivotem jest Mascherano. Popatrzmy, Luis Suarez. No i przed chwilą znakomity wślizg Mascherano, a Suarez co teraz robi? Suarez! Wszyscy mogą mu teraz zazdrościć z Leo Messi na czele. To jest nieprawdopodobna akcja Urugwajczyka. To jest El Pistolero jeszcze z czasów Ajaxu, także Liverpoolu, kiedy nie tylko strzelał gole, w tym się wyspecjalizował w Barcelonie, ale właśnie takimi indywidualnymi akcjami, czasami z głębi pola, od linii środkowej, sam rozrywał obronę rywali. Popatrzmy, jak on tutaj to zrobił, od czego to się zaczęło, od znakomitego odbioru Mascherano. Ale to, co tutaj zrobił Luis Suarez, ja wiem, można sobie tak zagrać piłkę, żeby obiec z drugiej strony Savicza, ale do tego trzeba mieć jeszcze naprawdę piekielną szybkość. Nie spodziewałem się, że on tutaj będzie miał, dochodząc do piłki, taką przewagę nad Diego Godinem. Nieprawdopodobne. A ten człowiek, który stracił wcześniej piłkę na połowie Barcelony, który dał się zaskoczyć Javierowi Mascherano, to Antoine Griezmann. Bo ten przerzut tak z założenia, przerzut piłki na prawą stronę, był naprawdę niezły. Jest już dośrodkowanie i zepsuta sytuacja przez Diego Godina. Doprawdy rzadko Godin myli się w tak komfortowych warunkach, jakie miał tutaj. Popatrzmy, jest Gabi, jest jego dośrodkowanie, naprawdę to... Shimer Saliko. Oczywiście w stronę Godina. Ten przegłówkował jeszcze piłkę dalej, natomiast ona spadła po prostu na górną część siatki. Odprowadził jeszcze czujnie piłkę. W tej sytuacji pewnie wolałby mieć się na boisku Cholo Simeone. Oglądamy jeszcze raz powtórkę świetnego odbioru Javiera Mascherano i pięknego wykończenia akcji przez Luisa Suareza. Jeszcze słówko o Mascherano. On w tym sezonie rzadko grywał jako zmiennik. No i wreszcie można dokończyć chyba tę ostatnią powtórkę. Uparł się realizator. Drużyną już niemal 7 lat, jeśli chodzi o mecze ligowe. W tym czasie 13 meczów, a w nich 10 wygranych Barcelony i 3 remisy. Żadnej porażki. Neymar. Neymar do środka. Neymar znalazł miejsce przez nogi rywala. Wydawało się, że to nie musi być najlepszy pomysł, żeby iść do środka. Tam, gdzie jest ciasno, gdzie jest gęsto. Właściwie to miałem takie przeczucie, że Neymar jednak w ostatniej chwili pójdzie do lewej, że tutaj złamie to wszystko do lewej. Zakręci mocno rywal. Sercem, ale nogą. I to nie w piłkę, tylko w nogi Leo Messiego. Neymar za daleko, ale skorzystał z błędu rywali. Neymar, Suarez i nie ma gola. No przekombinowali tutaj, przekombinowali. Suarez i Neymar wyjaśniają sobie teraz całą sytuację. Nie wiem, czy intencją Suareza nie było podanie piłki do tego trzeciego, ale popatrzmy. Tutaj wydawało się, że mają piłkarze Atletico wszystko pod kontrolą. Ale to było mylne. To było mylne. Tak, popatrzmy. Suarez wykładał tę piłkę Messiemu, który atakował ze środka, z głębi, jakby w drugim tempie. No proszę, nawet tak znakomitemu tercetowi zdarzają się... Cierpi Atletico w tym meczu na Calderon. Luis Suarez. Człowiek, który... robi tutaj dzisiaj naprawdę wielkie rzeczy dla swojej drużyny. Czuje się tutaj jak ryba w wodzie. Messi! Messi! 0-2! To jest jak niespodziewanie wyprowadzony cios, który może skończyć walkę. Pytanie, co z tym drugim? Pytanie, co z drużyną Simeone po tym, co właśnie zrobił Argentyńczyk? 26 gol w 31 meczu Leo Messiego przeciwko Atletico Madryt. Ile on miejsca potrzebuje, by oddać takie właśnie doskonałe, genialne uderzenie? On miał tutaj centymetry, bo przecież nie metry przestrzeni. Tylko to mógł zrobić. Przyjęcie piłki na lewą nogę i potężna bomba. Zobaczmy.
gol miesiąca. Atomowe uderzenie Leo Messiego. Okazało się, że Yannick Carrasco jednak stał za daleko od Argentyńczyka, choć kiedy Barcelona rozgrywała piłkę, wydawało się, że to nie jest tak, że Messi zniknął z radaru, że to nie jest tak, że rywale są za daleko. Okazało się, że jednak w jego przypadku to było za daleko. Przez chwilę był sam, a potem był faulowany przez Koke. Jeszcze raz krótkie zagranie piłki do Leo Messiego. Tak padł gol na 0-2. Trudno naprawdę znaleźć. Pozbawić tę drużynę właściwie każdego charakterystycznego dla niej atutu. Popatrzmy, stały fragment gry. 40 minuta na Calderon. Leo Messi teraz za bardzo podniósł piłkę. Tak, Savicza dzisiaj nie sposób pochwalić. Ma duże problemy, żeby być skutecznym w swojej grze przeciwko asom Barcelony. W takich sytuacjach. Wspominając, może o tym za chwilę. Teraz jest szansa, jest uderzenie sytuacyjne. Spod kolana uderzył Koke. Ten, który wprawił ten stadion w stan ekstazy w Lidze Mistrzów. Wtedy, kiedy w sezonie 13-14 Atletico grało z Barceloną rewanż w ćwierćfinale Champions League. Jego gol wystarczył do tego, by awansować do półfinału. Jest Gabi, ładnie zmylił Mascherano. Gabi, Torres plecami do bramki. Gabi! Gabi! To jest nieprawdopodobne. Zobaczmy. Nie ma gola. Biegnie, żeby jak najszybciej wykonać rzut rożny. Gabi zaskoczyć piłkarzy Barcelony. Carrasco, Koke, proste podbicie, spieszył się jeszcze, ta piłka poszła po nodze jednego z rywali. Tak, sędzia skorygował swoją decyzję, bo oczywiście Silesen złapał piłkę za linią końcową. Oczywiście nie unikniemy zrelacjonowania pokrótce tego, co się ostatnio znajduje bardzo niebezpieczne. Mascherano, wciąż Javier Mascherano, proszę spojrzeć, lewa noga! No, można by było zaryzykować teraz tezę, że gdyby po takiej akcji Mascherano wbił gola Atletico, to już by kompletnie załamało wszystkich na Calderon. No bo powiedzmy sobie wprost, prawie każdy piłkarz Barcelony, ale nie Mascherano. No bo Mascherano jeszcze nie strzelił gola dla Barcelony, zacznijmy od tego, więc... No to teraz na pewno Gaetano obsadzi jedno ze skrzydeł, a na drugim będzie Ferreira Carrasco. Na lewym powinien być Gaetan, ale... Myślę, że niekoniecznie. Ale to zobaczymy. Popatrzmy, sędzia nie przerwał! I to jest gol! To jest gol Antoana Griezmana! Szaleje Cholo Simeone w 59 minucie. Pytanie, czy przy tym podaniu do Griezmana człowiek, który to podanie wykonał, nie faulował swojego przeciwnika? Spójrzmy. Nie, Godin na pewno nie, ale on tam był sam. Spójrzmy na Koke i Suareza wcześniej. To jest dosyć dyskusyjna sprawa. No na pewno Suarez by pognał do Juanfrana, gdyby go nie zatrzymał Koke. Zapewne Juanfran aż tak precyzyjnie, z takim komfortem przede wszystkim nie mógłby zagrywać, jak to on zrobił. Ale oczywiście też nie można rozgrzeszyć stoperów plus Javiera Mascherano, bo kim jak kim, ale Antoanem Griezmann. A ja mówiłem o Juanfranie, przepraszam. Spójrzmy. Bardzo. Tak, tak, koncentruje się na Koke, koncentruje się na Suarezie. Wydaje mi się, że to jest faul pomocnika Atletico, a teraz bomba z dystansu. Strzelał André Gomes, dobra interwencja, dobre zbicie piłki do boku przez Miguel Angela Moje. No i proszę, zrobił nam się na powrót wielki, ekscytujący mecz po tym golu Antoana Griezmana. Widzieliśmy, jak zachował się Cholo Simeone, kiedy piłka znalazła się w siatce Barcelony. Wyczuł, że to jest właśnie ta chwila, że to jest ta chwila, kiedy trzeba, by Vicente Calderón także zagrało w tym meczu. Uderzenie Luisa Suareza. Rośnie tutaj temperatura, emocje coraz większe. Spójrzmy, jak Suarez tutaj walczył z Filipe Luisem. Najpierw go odepchnął.
A to jest faul Suareza. Zdecydowanie tak. A tutaj jeszcze raz uderzenie André Gomesza i czujnik dostępu do bramki Atletico. No spisuje się, tak? Spisuje się. Udanie znowu, nie pierwszy raz w karierze zastępuje Jana Oblaka. No to wtedy, kiedy w karierze trzeba było grać przeciwko Barcelonie w barwach różnych klubów. Wpuszczał mnóstwo goli, a teraz Silesen! On powoduje, że nie ma remisu na Calderon. Nad piłką, a tutaj jeszcze raz akcja Atletico. Nie waham się powiedzieć na 2-2, ale Griezmann trafił z bliska piłką w Silesena. Sile, zobaczymy jak to będzie wyglądało dzisiaj. Na razie niesieni wiarą. Znowu stracił piłkę Messi. Griezmann za słaby, niecelny strzał. Jeszcze pretensje od Fernando Torresa, że Griezmann nie podał mu piłki. Na razie niesieni wiarą szaleją piłkarze Atletico. To jest naprawdę piękno sportu. To, co oni robią w drugiej połowie, przełamując dominację rywala, popatrzmy. Ale warto zwrócić uwagę na ten kolejny moment, w którym Torres. Znowu świetne zagranie Torresa. Jaka chłodna głowa i też jaka precyzja. Nie popełnia błędów na razie Fernando Torres. Jest teraz w polu karnym. Torres! Trudna piłka jeszcze z powietrza. Próbował Carrasco, zawahał się w tym pierwszym momencie. Chciał to odrobić, poprawić przewrotką, ale to już były ekstremalnie trudne warunki. Popełnił błąd Diego Simeone, nie wystawiając El Niño w wyjściowym składzie, bo to jest piłkarz na takie właśnie mecze. Naprawdę prezentuje się Torres znakomicie, odkąd dostał szansę w tym meczu. I on jest też tym napastnikiem, który z Griezmannem rozumie się na... Leo Messi. Tak, to właśnie on oddaje strzał, boja! I jeszcze Piqué, ale jakby nie wierzył, jakby nie miał pomysłu Gerard Piqué, że tutaj można coś zrobić. Jakby nie miał pomysłu, co w ogóle można zrobić. Uderzenie Leo Messiego, popatrzmy. Poprzeczka czy moja? No moja i poprzeczka. Zapobiegli utracie bramki do spółki. Dzisiaj Moya puścił 7. gola po strzale Leo Messiego w swojej karierze. Jeszcze raz znakomite uderzenie Messiego i świetna interwencja Moi. Kolejna, być może bardzo trudna próba, nie. Teraz Neymar niecelnie, jest niepocieszony, a Cholo Simeone wie, że to wszystko jeszcze się nie skończyło, że tutaj można zrobić naprawdę konkretne, poważne rzeczy w końcówce tego, no w sumie trzeba powiedzieć, morderczego meczu. Właściwie mnóstwo było takich opinii. Oj, teraz błąd, Koke, Koke cierpliwie do prawej nogi, jest Griezmann, dośrodkował, ale nie ma gola po strzale przewrotką Kevina Gamero. Griezmann nie połaszczył się na strzał, zachował się jak klasyczny właśnie pomocnik czy skrzydłowy, ale popatrzmy, jak to się tutaj to wszystko zaczęło. No krótko mówiąc, zaczęło się od Silesena. Gamero nie zdążył się złożyć, nie zdążył się złożyć, złamać w powietrzu. Ta piłka gdzieś... Filipe Luis. Filipe Luis! Fernando Torres pomylił się o, no myślę, kilkadziesiąt centymetrów, w najlepszym wypadku kilkanaście, ale jednak się pomylił. Natomiast znowu potrafił wyjść, znaleźć sobie tutaj pozycję. Napastnik Atletico z numerem 9. A Gerard Piqué postanowił... Często ofensywny piłkarz, kiedy robi wślizg. Oj, teraz Mascherano dał się zaskoczyć! Nie ma gola dla Atletico. Pomylił się Fernando Torres. Nie ma wyniku 2-2. Wciąż Barcelona na prowadzeniu. A kończąc wątek, no kiedy ty robisz takie rzeczy, to często po prostu ewidentnie faulujesz. Nie umiesz tego zrobić z wyczuciem. Co by było, gdyby piłka nie trafiła do Fernando Torresa w tej sytuacji? Czy nie byłoby rzutu wolnego? Wypracować sobie pozycję dogodną do dośrodkowania piłki. Świetnie Godin. Wrzuca z automatu, można powiedzieć. Juanfran. Koke wpadł teraz na arbitra. Jeszcze Filipe Luis. Filipe Luis teraz zdecydował się na strzał. Och, jeszcze oj. Silesenowi piłka tańczyła na trzy razy. Na trzy razy to robił Silesen.
Pierwsza połowa. Silesen nie miał nic do roboty, za to teraz przeżywa ciężkie chwile. Z tego Antoana Griezmana, tylko przy golach Griezmana asystuje Godin. Taka ciekawostka przyrodnicza. Antoine Griezmann, Griezmann! Ach, gdyby trafił, to byłby gol na miarę tego trafienia Leo Messiego. No tacy ludzie też muszą robić takie rzeczy. Jeśli mają być decydujący, jeśli mają pokazać, że są wśród tych kilku na najwyższym poziomie na świecie, że to jest ich grono, ich naturalne środowisko, otoczenie. Atletico pokazuje, że technika, że talent to nie wszystko. No to jest truizm, co powiedziałem przed chwilą, ale jeszcze raz zostało to dowiedzione w drugiej połowie właśnie przez dzielnych chłopców Diego Simeone. Dośrodkowanie Gaetana zablokowane. Filipe Luis, Silesen! Jeszcze jest szansa, nie ma gola numer dwa. Griezmann był kapitalnie ustawiony. Pyta, dlaczego nie było zgrania tej piłki. No i to pytanie jest zasadne. Myślę, że gdyby Griezmann, zaraz to zobaczymy, gdyby dostał piłkę. O właśnie w tym momencie. Przy tym stałym fragmencie gry dla Barcelony, Neymar. Blokowany strzał i koniec meczu. I koniec meczu na Estadio Vicente Calderon. Atletico Barcelona 1-2. Druga połowa to, można powiedzieć, zupełnie inna historia, ale straty z pierwszej części spotkania okazały się zbyt duże. Pierwsza połowa to był taki koncert symfoniczny na 11 artystów z Barcelony, a druga to był taki mocny, ostry rock heavy metal. Rzec by można w wykonaniu Atletico Madryt, który całkowicie zagłuszył te piękne dźwięki, które wydobywali i chcieli wydobywać także w drugiej połowie z siebie gracze Barsy. Tak to czasami bywa, ale jednak zabrakło szczęścia, może łaskawszego oka sędziego, zwłaszcza w jednej sytuacji. Piłkarzom Atletico by strzelić gola na 2-2. A z drugiej strony mieli szczęście przy swojej akcji bramkowej. To uważam, prawda, że ta akcja prawda. nie została przez arbitra z kraju Basków, pana de Burgosa, przerwana. Więc prawd o tym meczu jest wiele i każdy na pewno będzie miał swoją, w zależności od tego, jakiej drużyny jest kibicem. Już za chwilę powinniśmy mieć... Rike mówił przed tym meczem, to spotkanie będzie najlepszą wizytówką Copa del Rey i myślę, że miał absolutną rację co do jego Barcelony w pierwszej połowie. To z kolei była najlepsza wizytówka Barsy. Tak, tak, wspaniały mecz, naprawdę mecz, który aż żal, że się skończył, że musiał się, kiedyś skończyć. No bo naprawdę obie drużyny dały w pewnym fragmencie tego meczu popis tego, co potrafią. Jestem pewien, że hiszpańskie stacje sportowe, programy sportowe, na przykład zaplanowane dzisiaj do godziny 1 w nocy, ich autorzy już teraz doskonale wiedzą, że posiedzą tam przynajmniej do 2:30. Tyle rzeczy można o tym meczu mówić, do tylu rzeczy można wrócić. Natomiast my Państwa bardzo zachęcamy, by oglądać jutrzejszy mecz Copa del Rey. Zapraszamy Państwa na 20:55 do Canal Plus Sport. Celta Vigo, Deportivo Alaves. Adam Marchliński, Leszek Orłowski będą dla Państwa komentować to spotkanie. W piątek o 22:00 w Canal Plus Sport, magazyn skrótów Copa del Rey. Zaproszenie kieruję w imieniu Piotra Labogi i oczywiście Leszka. Za dzisiejsze spotkanie fantastyczny mecz na Estadio Vicente Calderon. Dziękuję Państwu, dziennikarz tygodnika Piłka Nożna, Leszek Orłowski i Rafał Wolski. Dobrej nocy!